Siemano, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ja nazywam się Czechu i my oczywiście kontynuujemy sobie naszą historię. Na samym początku możecie zostawić lajka, komentarz, suba, wpaść na mojego Twitcha, czy tam drugi kanał vlogowy, tam różne jakby inne ciekawsze materiały. My, słuchajcie, kontynuujemy misję, która nazywa się Mysia Wieża i to jest misja, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku. Właściwie robiliśmy cały poprzedni odcinek, także chyba za bardzo nie muszę przypominać, o co chodziło w poprzedniej misji. Jeżeli nie widziałeś, no to sprawdź. Jeżeli nie widziałeś serii z Wiedźmina 2, a chciałbyś przed Wiedźminem 3, no to też możesz, o kurczę, to też możesz sprawdzić. Nie byłem gotowy na takie zaskoczenie. Ja tu dopiero, chłopie, wstałem. Znajdziesz ją na moim właśnie tam drugim kanale vlogowym, na którym też znajdują się gry. Każdy zajebisty kanał vlogowy, totalnie OP. No ale to jest taki kanał, kiedyś miałem połączyć te dwa kanały między vlogowym a growym i to miał być jeden wspólny kanał. Na końcu uznałem jednak, że wolałbym zrobić tak, że na jednym będą znajdować się różne growe rzeczy, a na drugim takie produkcje różnego rodzaju. Nie wiem, dlaczego mi Wiedźmak nie chce za bardzo. Wariacie, no masz łódkę, ty, no. Coś się zbugowało. No, więc jeżeli chcecie coś nie z grami, to tam. Tutaj też niby Czechu gry, ale też będziemy jakieś shoty z Twitcha może wrzucać. Na pewno jakieś shoty już rzuciłem, tylko nie. A, pamiętam. Odnośnie tego, jak jakąś laskę znalazłem na Twitchu i nazywa się. To był błąd, chyba film. W sumie jest śmieszny, przynajmniej dla mnie. No i takie rzeczy się na porządku dziennym na tym Twitchu działo, co na tym filmie. Możecie sobie zobaczyć. Może to będzie jakaś zachęta, by się sprawdzili dalej. Idziemy porozmawiać z Grahamem. Ale Graham chyba, kurczę, mało rozmowny, coś nie w sosie jest. Nie jakiegoś takiego kolegę. Takich kolegów. Kobiety z północy myją się raz na kwartał, I prawda to? oni byli ciemniejszej karnacji, nazywaliśmy ich kebaby. Teraz jak byli wkurzeni, to mówiliśmy: a co wy tacy nie w sosie? To było śmieszne. Dobra. Taka mała ciek. Zniknął! Walił w drzwi. Dobra, co tu się dzieje? Zbierz szczątki. Szczątki mamy, możemy zapukać. Tak, Graham. Chcę z tobą porozmawiać. Otwieraj, otwieraj. Police, Uchyt, co police. mówiłem do ciebie? LSPD, LSPD, ty, Nilfgaardzki. Kim jesteś? Nilfgaardzki ten. Jestem Wiedźminem? No, Wiedźminem jestem. Albo to. Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Oby to, nie wiem, czy go zachęci. O, jednak. Tym jestem Wiedźminem, to by różnie można było. Różnie mogłoby być. Czego ode mnie chcesz? Tam jestem zmutowanym potworem, maszyną do zabijania. Otworzysz? Przychodzę w sprawie Anabel. Anabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Całkiem sporo. Rozmawiałem z nią. Anabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. To się, kurwa, zdziwisz zaraz. Kochały się? To szaleństwo. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. O, rzeczy posiadamy. Miłko Ziębo te informacje, ale. Co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Anabel. Że uciekniemy razem, ale wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Anabel. Oni żyją? I wtedy się otruła. O kurwa. Na pewno ten mag dał jej truciznę. Anabel to. Zwierzę, krzycząc, że chce umrzeć. Solidna wszyscy samica. Diabli. Nie każ mi o tym mówić. Ciekawe, mogę się założyć, że to jest jakiś twórczyni gry albo coś takiego. Albo jakaś dziewczyna czy żona głównego jakiegoś reżysera albo coś takiego, bo twórcy Wiedźmina lubią sobie takie ciekawostki tutaj do gierki wrzucić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś.
Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruło. Było, minęło, no. Anabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. A tośmy... To znaczy, czy ona... Powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Wiedźmin! Czyli ona wtedy ciągle żyła? Ale nie, to niemożliwe. Była całkiem zimna jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem. Trochę subtelności by się może przydało. Byłeś winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogowie, co ja zrobiłem? Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. O, i tu się mylisz. I proszę bardzo, misja zostanie chyba Anabel wykonana. Ona potrzebuje, jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Anabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na głowicy. To są jej kości? Tak, trzymałem je. Daj mi je. I zostaw mnie samego. Nie wiem gdzie. Powiedz mi plecaka, za bardzo nie ma. Powiedz Kierze, że zdjęłeś klątwę. Już po robocie? No dobra. Aktualno wpis o postaci Anabelę. O! Co się stało? O! Anabel nie była zwykłą duchą, tylko nową dziewicą. A teraz jest na wolności. O kurwa. Morowa ale chujoza. Jak powiedz z tego, ja chcę znaleźć ducha, ty. Piszcie mam to. Obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. To... Ty no, a ja mogę zabić tą morową dziewicę? Czy coś? Jak ona się tam nazywała? Jak się nazywa to coś, co ja chcę zabić? Morowa dziewica? Czy dziewczyna? Dziewica! Ty! Mogłeś się pospieszyć, to już nie byłaby dziewica, byłaby tylko morowa. Może nie byłaby duchem. Nie wiem, czy to tak działa, czy to tylko nazwa jest. Dobra. Nie no nie, bo ja bym chciał ją zabić, tak? Chyba. Czy będę miał taką możliwość, czy ni chuja? Chyba nie. Żebyśmy sobie kliknęli misję tutaj, zadanie i może tutaj jakieś poszukiwania, zlecenia wiedźmińskie. No nie za bardzo, zlecenia główne. No nie ma nic, jak że mogę zabić tą laskę. No ale to ciekawy obrót sprawy, nie pamiętałem, żeby to się tak zakończyło. Mamy 2 punkty w ogóle do wydania, też będzie trzeba to zaraz wydać. Natomiast kliknijmy sobie bestiariusz, tylko nie bestiariusz, tylko bestiariusz na postacie, whatever. I przeczytajmy może o Anabel. Zjawę ową napotkał Geralt w najwyższej komnacie nawiedzonej wieży na kłomnicy. Wydawało mu się, że za życia była córką lokalnego wielmoży. Gdy rozwścieczeni chłopi napadli na wieżę, dziewczyna chciała uniknąć zhańbienia z rąk rabusiów, zażyła magiczny eliksir, który wprowadził ją w letarg podobny do śmierci. No to wszystko znamy. Od tej pory udręczony duch nie mógł znaleźć ukojenia. Geralt przypuszczał jednak, że z ratunkiem dla dziewczyny i szansą na ściągnięcie klątwy z kłomnicy mogła być silna, prawdziwa miłość. Anabel była bowiem zakochana. Raz zgodził się zabrać szczątki. Niestety duch dziewczyny okazał się w istocie morową dziewicą, straszliwym upiorem śmierci i zarazy. Wywiódłszy wiedźmina na pole, zabił nieszczęsnego Grahama, a następnie uciekł, by karmić się ludzkim cierpieniem i zsyłać choroby. Fox.
Być może jemu to należy przypisać lokalną epidemię plagi Katriony, która jakiś czas później spustoszyła królestwo Herak, rozpoczynając de facto powolny upadek tego nadmorskiego kraiku. A to ciekawe. I całą jakby kraj spustoszyła ta Anabel zwierzę, a my takie kurwa... A my ją se taką wypuściliśmy. No to zajebiście. Fajne jest to, że właśnie jak jeszcze sobie poczytamy o tej Anabel, no to dowiemy się w Besteriuszy, znaczy Besteriuszy na postacie, nie wiem jak to się nazywa, Postariusz nazwijmy to. To dowiemy się różnych właśnie ciekawych rzeczy. Nie no, a tu jest sprzedawca tablica ogłoszeń, ty wariacie. To ja do wiesi rudniki jadę, co ty. A tutaj odkryć co się dzieje. To teraz już rozumiem dlaczego była opcja... opcja wyboru wcześniej, kiedy gadaliśmy z Anabel, że jej nie ufamy i nie weźmiemy jej kości. Ciekawe co by się wtedy stało, żeby się wkurwiła na nas. Gaduję, że tak, dobra. Złaś Gerward. Gwincik, gwincik, gwincik. Pamiętajcie, że na dole macie napisane jak sobie najedziecie na pasek i będziecie chcieli przewinąć, od którego momentu jest gwint, od którego momentu robimy jakieś inne rzeczy. Nie zawsze, ale tak się staram. Mniej więcej dla ludzi, którzy nie lubią gwinta, zapisać, że od tej do tej minuty był gwincior. Najpierw porozmawiajmy. O, mam. Mam, wariacie, a ty masz wizę karty gwinta. Pokaż mi. No i petarda, i to mi się podoba. Stać i zagrać sobie w wzmocnione łuki. Tylko to kosztuje 320 golda. No ale jest fajne. To trzeba przyznać. Zobaczmy, czy mamy jakiś kozacki miecz. Ten miecz, tragedia. A nie, no najpierw musimy zobaczyć, stop. Zróbmy tak. Bywaj, najpierw musimy odpalić ekwipunek. Specjalnie sobie przycisk na myszce odpaliłem, żeby szybko to odpalać. A nie muszę szukać na klawiaturze i nigdy z niego nie korzystam. Dobra, zobaczmy czy nasza broń stalowa jest zepsuta. To ja zrobiłem, ściągłem ją. Czy ona jest zepsuta? Nie jest. I czy miecz srebrny jest zepsuty? Nie jest. Także możemy teraz w miarę wiarygodnie zobaczyć, nie mamy aby nieco lepszego sprzętu do założenia. Co ciekawe właśnie, przypadkowe spotkania. To jest scena z Asterixem i Obelixem było. To jest być skrybą. Milion razy już to widziałem i pewnie milion razy wy też to widzieliście. Chciałem powiedzieć, że te zwykłe takie szare bronie, one często też się okazują dużo lepsze od tych legendarnych i dlatego zawsze każdą broń staram się rzetelnie sprawdzić na maksa, nie jest aby nieco lepsza, a tutaj na tym poziomie ze skalowaniem, no faktycznie ten nawet jeden pancerza jest w stanie nam jakieś tam plus odporności na jakieś obuchowe obrażenia jest w stanie nam uratować tak naprawdę życie. Witajcie. Pokaż mi towarcy. Ale i tak dobrze, że się udaliśmy na tą misję poboczną, no bo kartę mogę wygrać. Także totalnie było worth. Sprzedajmy wszystko, co można sprzedać. Zapomniałem, że prawym mi się fajniej sprzedaje. Pyk, 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 pyk. Kuszę sobie zostawimy, chociaż ona jest na 10 poziom, no to... O, zostawmy. No i buty trzeba sprzedać. Kliknijmy jeszcze sortowanie. I buty, pyk, 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 spodnie. A, on nie ma tyle pieniędzy. O kurde, to nie kupię u niego juków. Łe, to bym musiał tu wrócić dopiero po te juki. To Liebtenstein. Szkoda. Zróbmy jeszcze może... kupmy coś taniego, wariacie. Masz coś taniego? To jest tanie. Kupmy jedno. Potwierdź. I sprzedajmy mu... Żeby go wydoić do cna, że tak powiem. I sprzedajmy mu pomniejszy glif. No i syki, została mu jedna moneta, ale jeszcze 10 będziemy w stanie wygrać w karty. Gwint! Tak jest! Chcę grać w karty. Oj, wariacie. Jeszcze jak? Zobaczmy w ogóle, jakie mamy tutaj karty. Elfi harcownik możemy dodać od razu do Skoetel. Ruch dowódcy. Nie mogę, osiągnięto limit kart specjalnych? Kurwa, jedną mam kartę specjalną. Dobra, nieważne. Jeśli chodzi o potwory, nie mam żadnych kart. Jeśli chodzi o cesarstwo Nilfgaardu, również karty nie mam.
A tutaj czy chce coś wymienić? Jakieś karty? Myślę, że tych biedna pierdolona piechota. To pizdy ta karta jest, więc wymieńmy ją za Ves i za Zoltana. No i myślę, że teraz jest zajebiście. No i myślę, że go rozwalimy tak o. Że to nie będzie ciężka przeprawa. W ogóle dzisiaj przed samym startem się przygotowałem. Chyba z 20 minut czytałem różne łamańce językowe. Trzaskający mróz? Nie. Żeby na pewno w miarę wszystko. Jezusie nazarejski, dzięki wielkie wariacie. Żeby na pewno moje wypowiedzi były zrozumiałe dla wszystkich, bo ja zauważyłem, że w ostatnim czasie tak XQC, że nic się nie da zrozumieć. Gadam tylko jakieś głupoty ciągle. Sam jakbym nie widział te moich na przykład ust, jakby nie widział tekstu, który czytam, na końcu robimy często sobie takie czytanki. Jakbym nie widział tego tekstu, co jest tam napisany, to wam powiem, że sam siebie bym nie rozumiał. Szczególnie jeśli chodzi o czytanie, no bo tam jednak się spieszę z tym czytaniem. Czy my chcemy grać tutaj? Czy możemy zagrać jeszcze tą kartę? Ja bym chętnie to wygrał. Tą rundę. O. Nie no, miałem przewagę, mogłem kurwa spasować, ty. Ale do pizdy zagrałem w sumie. A dobra. Ale jak wygrywam, to dostaję kartę. Więc to jest spoko, od razu mam kartę, trzaskający mróz. My się poddajemy od razu. Czy gramy to? Ja myślę, że gramy pod pierwszą linię, nie? On musi i tak to teraz wygrać. Mamy ten komfort, że nieważne co, spamujemy po prostu kartami i elo. On i tak musi grać do końca. Nieważne co my nie zagramy, my... On i tak musi to grać. Czy jak zagram tą laskę, to mi ona wywoła jakby manekina? Jestem w stanie zabrać sobie manekina. Wywołać tą laską. Medyczką. No nie jestem przekonany, ale czy... Nie, no nie spróbowałbym teraz. Nie, teraz może nie. Chociaż fajnie by było wziąć tego... Talara. Talar to jest w ogóle zajebista postać. Z Wiedźmina chyba jedynki. W dwójce go nie spotykamy, ale w trójce już tak, jeżeli będziemy mieli szczęście. Dobra, gramy dalej. Piąteczka. Pierwszą linię, bo w następnej turze oczywiście będziemy pizgać mrozem. Po kościach. Czy gramy coś jeszcze? Druga linia zostaje na ostatnie. Oczywiście, że nie. Pasujemy. Tak. Ma jedną kartę przewagi, więc ostatnia tura to będzie solidna tura. W ogóle co? A kurwa, on ma Voltesta. Usuń aktywne efekty pogodowe. A ja co mam? A, ja mam podwajam wszystką ostatnią linię. Dobra, to ja mam jednak coś lepszego. No to co? Czwóreczka, pyk. Może będzie miał jeszcze jakiegoś szpiega i mu go... O kurde... Też pod ostatnim linię gagatek gra. Niedobrze. Ale my mamy róg dowódcy na drugą linię. I róg dowódcy na trzecią linię. Więc całkiem możliwe, że ogólnie przypierdolimy ze 60 punktów w tej gierce. On może troszeczkę mniej, przynajmniej miejmy taką nadzieję. I co to jest? O kurwa... Podwaja siłę jednostek w rzędzie. Jasper. Gagli. No niedobrze, ma więcej kart. Ma Ves. Kurwa, dobre ma karty. Oj. No to jest ciężki przeciwnik na pewno. W łeb idziemy. Może mu się bardzo dobrze karty dobrały. Nie wiem. Na razie grajmy, wygrywamy, 2 punkty, git. O kurde, ciężko. 3 punkty przewagi dla niego, ale mi mu sru. I 1 punkt przewagi. No ciężko, wyrównany pojedynek. Teraz to już właściwie brak jakiejś większej taktyki, po prostu spamujemy, kurwa.
kartami. Dobra, rzucam to, cyk. Szkoda, że nie mam dwóch tych kart. Cyk, tych katapult. One by się podwoiły na 16. O kurwa, on też ma tą. Oj, 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 oj. To jestem w stanie przywrócić. To jestem w stanie przywrócić. Talara? Kurde, nie wiem. No tego na pewno nie chcę rzucać. Talar jest OP, bo on mam bardzo mało punktów daje przeciwnikowi. Rzucam Talara i liczę na coś zajebistego. Bierz, bierz Talara, no. Dodaję mu dwa punkty, ale może, może... Może gówno. Niestety. Ulewny deszcz, czy ja chcę dorzucać? Nie wiem, na pewno na pierwszą. A, bo ja mam teraz przewagę kart, co oznacza, że on będzie musiał usunąć aktywne efekty pogodowe, zanim ja rzucę mróz. I to on tu tak na... realnie ma, nie wiem, 4 punkty? 1, 2, 3, 4, 5. On ma tu 5 punktów. I chyba to wygraliśmy. A nie. Tak? Chyba tak, chyba wygraliśmy. Jo, chyba wygraliśmy to. Chyba dobry, o kurwa. No to zaraz już dupa ma. Ale my jeszcze mamy przecież. Mam jeszcze to przecież. Nie no, to wygraliśmy na bank. Robimy coś takiego. Nie. Teraz robimy coś takiego. Nie. Nie, tej karty to ja w ogóle nie chcę rzucać. Nie chcę rzucać. Kurwa, ja chcę rzucać tą kartę, czy nie chcę? Nie wiem w sumie. No muszę, bo jak rzucę teraz to, to on co zrobi? On ma jeszcze jakąś jedną kartę. Ta, muszę to rzucić. Nie wiem, czy nie zjebię tego, zrobiąc tak. Nie chcę mi się tego liczyć. Zróbmy tak na razie. Tak. Git. I my... Dobra. I my robimy tak. I on co? Dobra. Ale kurwa, rozegrałem to zajebiście. Chyba. No chyba totalnie OP go ograłem. Jeszcze tak mu zrobię. Jelo. No mo 93 punkty w rundzie. Jo cię kręco. Ale był to ciężki pojedynek, ale udało się na szczęście. Nowigradzkie korony. To dostaliśmy gryfa, poka. Co ciekawe, pod escape'em muszę zobaczyć sobie tutaj talię do gryf gwinta. Wkurza mnie to. To nie tam gdzie wszystko. Gryf, to są potwory. Razem z Zoltanem jest tali potworów, zajebiście. Dobra, F5 zapisujemy i wracamy do rozgrywki zwykłej. Niestety, ale może jeszcze tutaj z Kowalem bić oraz zagramy. Chodź tu, pani Kowal. A tu co jest napisane? Z rozkazu komendanta obozu Nilfgaardu Armii Środek nakazuje się wyznaczonym mieszkańcom wsi Grińsk oraz Rudnik stawić się w okolicach dworku Utracjuszy celem odbycia służby na rzecz cesarstwa. Jednocześnie informuje się, że listy wyznaczonych na poszczególne dni dostępne są u sołtysów. Wyznaczonych na poszczególne dni. Za uchylenie się od obowiązku grozi kara chłosty? Czyli dostajesz chłostę albo giniesz na wojnę? Giniesz na wojnie? I to jeszcze w kraju, który gówno cię obchodzi, to oczywiście, że będziesz chłostę. Proste. Ja i moi ziomkowie dostałem chłostą po dupie. Me and my boys. Dobra, chodź tu, panie Kowal. No. Słuchaj. O, ty nie fan Gwinciora? No niestety, nie jest to fan Gwinta. O kurczę, ale ma bełtów dużo. Ale drogie te bełty. Oj, ma kuszę lepszą. Za 50? Fajne, kupię. Wymienimy sobie na tamtą. Ale przydałoby mu się posprzedawać różne rzeczy. Kurczę, no tylko nie mam za bardzo za co sprzedawać. Bo chciałbym kupić te większe juki. Bo później o nich zapomnę, niestety. K
Kamienie mogę mu sprzedać. Te juki też mogę sprzedać od razu. Poczekaj, bywaj. Zajmiemy się teraz chwilę jeszcze ekwipunkiem. Tak, ściągnijmy te juki. One mają 30 pojemności. Ściągnijmy tą kuszę, ją też od razu sprzedamy. Załóżmy tą kuszę nową. Jeden punkt obrażeń więcej na kuszy to jest kurwa nic. Zresztą ta kusza praktycznie w ogóle nie bije potworów. Taka jest prawda. Ale przydaje się, kiedy pływamy pod wodą. Tam jesteśmy, tam łatwo się one-shotuje. Pływające potwory, zapomniałem w ogóle. One się nazywają utopce. No i jeszcze nam siana trochę potrzeba. Chyba 350 kosztowały tamte juki, więc dałoby się coś sprzedać. Czyste srebro? No niestety chyba tak. Chyba to sprzedamy. Jeszcze bym chciał zobaczyć może rzemiosło, czy on nie jest mi w stanie czegoś fajnego wykonać. Tego nie jesteś w stanie wykonać. Tutaj jesteś taki miecz mi w stanie wykonać. Na piąty poziom. Natomiast jest to gorszy miecz. Tutaj na jakieś zupełnie pojebane poziomy to nie chcemy. No i tutaj to wszystko w sumie. Ja nie mam, że on nie... A, bo to jest... On się nie zajmuje jakby wykonywaniem pancerzy, tak? Widzę, że nie może mi pancerzy wykonać, okej. Okay. To w miecze. To jest kowal. Okej. Okay. No to sklep. Przedajmy coś jeszcze mu. Bo nie chciałem... Chciałem zobaczyć najpierw, czy... nie jest mi w stanie wykonać jakiejś fajnej broni, by się okazało, że ja mu sprzedałem... jakieś sztabki żelaza. Te sztabki żelaza będę musiał od niego odkupić za 3 razy więcej. Dobra, jedno sprzedajmy mu ucho potwora. Po jednym, żeby tam zawsze było we kół, chociaż kilka. No i mamy 412. Na juki wystarczy, wracamy. Teraz zobaczymy jeszcze tablicę ogłoszeń, czy nie ma tam czegoś ciekawego. Jakieś zlecanka może, byśmy powykonywali dzisiaj. Zobaczymy. Już 27 minut. Kupiec. Dawaj, bo mi się tu odcinek zaraz kończy. Pokaż mi swoje. Poka towary. Dawaj mnie te juki, gdzie to jest? Awesome. 320. Dobra. A i pochodnie? A jedna chyba wystarczy, nie? Bo ja tą jedną pochodnię mogę cały czas używać, tak mi się wydaje. Tylko sobie ją na szybki pasek tutaj wyboru musiałem przenieść i w każdej chwili cyk. No. I wreszcie coś widać, kurwa. Będzie na tych odcinkach. Dla ludzi, którzy oglądają szczególnie w dni jasne. To pewnie nic nie było widać, jak mieliśmy w tych ciemnych miejscach jeszcze. Z tego co wiem, to YouTube troszeczkę delikatnie ciemne te filmy. Mam teraz 130 pojemności, to jest bardzo dużo. Ja bym w ogóle tu... Fajna miejscowa, w sensie... Ładnie zrobione, jakieś takie wylewiska. Takie kałuże właśnie i tu sobie gościu łowi ryby. Fajnie to wygląda po prostu, jest bardzo klimatyczne. Szkoda, że pada deszcz, bo nie za bardzo cokolwiek widać. Czy, no widać, ale oświetlenie by było dużo lepsze chyba bez deszczu. Ale z drugiej strony może ten deszcz nadaje tego klimatu, jak tam ten ziomuś w tej łódce siedzi. Bardzo ładna sceneria. Nie wiem, jakiś turbo mi się podoba, zakochałem się w niej. O kurwa, przepraszam. Spokojnie panowie, to misklik, pięściowy misklik. Zapisujemy, idziemy do tablicy ogłoszeń. Czy dostaniemy tu jakieś ciekawe ogłoszenie? Nie będę tego czytać, ale... O! To znaki zapytania na pewno nam się odblokowują. Kliknijmy w zadania, może są zlecenia. Chyba jakieś doszło zlecenia wiedźmińskie, ale na za wysoki poziom. No to co, mapa świata. Jest zlecenie, ale to na poziom 22 i my musimy iść tutaj, do tego miejsca. Ja natomiast myślę, zahaczyłbym o te dwa znaki zapytania. Nie no, trochę daleko te dwa znaki zapytania, kurczę. Nie no, idę do tych dwóch znaków zapytania. My widzimy się zaraz, od razu praktycznie na miejscu. Zlecenie bestia z doborowa, śledź zadanie. Na który to poziom? Oj, na za wysoki. Dobra, widzimy się zaraz. Ja idę do znaków zapytania. Dobra, słuchajcie, byłem odkryć te znaki zapytania.
Natomiast nie znajdujemy się już przy oddaniu misji, która nazywa się oczywiście Mysio Wieża, a znajdujemy się przy jakimś wykrzykniku, ponieważ tu też się jakieś zadanie striggeruje, kiedy podjadę do jakiegoś gościa, który stoi na moście. Odkryłem miejsce, jakby tu było jakieś miejsce, które odkryłem. O, to było chyba to. Tak, gniazdo potworu, więc tutaj mogę dzięki temu się szybko podróżować. I tutaj strzeżony skarb, natomiast go nie mogłem zrobić, bo tam była jakaś wiwerna chyba na 11 poziom. I tutaj mamy jakiś gości, myślałem, że to jeden gościu, ale jakiś gości, którzy stoją i chyba nie chcą przepuszczać ludzi na moście. Zobaczmy, co tu się dzieje. To bandyta. Patrzcie, następny klient nam się trafił. Nie zamierzam nic od was kupować. Tak ci się tylko zdaje. Jeśli chcesz, żebyśmy cię przepuścili, musisz zapłacić. A jeśli wam nie zapłacę? To zginiesz. Widzicie ten medalion? O, szefie, szefie! Cicho, Sobek. Ja widzę, panie. Teraz widzę mnie. Poznajecie, jaki to cech? Tak, panie. Proszę, nie miejcie nam za złe, żeśmy w pierwszej chwili nie zmiarkowali. Szefie, szefie! Może się zdarzyć, że niedługo będę tędy znów przejeżdżał, kto wie. A wtedy nie chcę was tu widzieć. Czy to jasne? Tak, jaśniutkie jak słońce, panie. Szczęśliwej drogi! No i dogadani. Szefie, szefie! Czego tam są? No dobra, no to taka krótka interakcja, my widzimy się już na miejscu, bo jest 800 metrów do misji, żeby oddać, więc widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu zakończyć misję z Keirą Kierze? Keira? Keirze? Keira. Jest misję z Keirą, która nazywała się Mysia Wieża. Trochę nam ona w sumie zajęła, chyba z dwa odcinki ją robiliśmy. Ale to z tego względu, że ja lubię się ślimaczyć i no, nie spieszymy się tutaj w tej serii. Wykonujemy sobie misję na 100%, robimy co trzeba, podejmujemy właściwe decyzje. No akurat tutaj w tej misji to była niewłaściwa decyzja. No ale kto mógł wiedzieć. Tam. Chcemy oddać misję. Jesteś tu? Samico? Jest. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Robisz Velen? Już 500 razy pytałem ją o to. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? No ale to przecież ja nie mogę mówić. Zły urok był zogniskowany na duchu Annabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Annabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Annabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? A taka mija samica była dosyć. No dzień dobry na klatce najważniejsze, mówiła. Najważniejsze, że udało się odczarować pomnicę. Dobra robota. Nie, ach, najważniejsze, a Graham? Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Oj, Aleksander. Ona powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. No, to se teraz poczytasz. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Id, może trochę się przyda żałuję, kiedyś. Trochę się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. Ciekawe, ciekawe. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć.
O co chodzi? Hydrauliczne usługi czyszczenia rur? Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Kurwa, jaki wyzysk nam robi, no. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. Ja cię kręcę. Czemu nie? Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Dobra, no. Sprawdzę w okolicy. Dzięki, będę bardzo wdzięczna. Expik, może coś ukradniemy, skoro ten kupiec zginął. Niech będzie. Misja zakończona. Misja wieża, ale już jest przyjacielska przysługa, lowa misja, zajebiście. 200 metrów, no dobra, mapa. Wiemy, musimy jechać. O kurwa. Szybka podróż? Tu. Dobra, to już pojadę tam z buta, przecież ta płotka jest szybka, zatem będziemy. Mogłem w teorii na jedno miejsce i stamtąd do tego miejsca. A tak szczerze mówiąc, to z moim dyskiem to dłużej by się wczytywało, niż ja tutaj pojadę, tak? Bez kitu. Bandyto! No dobra, chodźcie. Czemu nie, trzeba się trochę może rozgrzać. Pach! Ojej, a tu bitwa na konie. Kurwa. Chodź tu. Kurwa. Nie, to nie jest takie łatwe, jak oni też koniami zadupcają. Tym trzeba. Kuszą by było najlepiej. Dobra. Teraz to sobie przejebaliście ogólnie. Teraz to już macie przejebane, panowie. Kurwa, złaź tego konia, ty. Pierdoleni bandyci. No wypierdalać z konia, no. Czemu ja nie mam kuszy wybranej pod... Strzelaj z konia, wydłucasz z konia, no. Wariacie. Konia, złazisz. Kurwa. Ty, to jest ciężkie jak chuj, ty. Trzeba ich igni chyba. Ta. I teraz dobitka tylko. Kurwa mać, co biją. Trzeba ich najpierw z koniów zrzucić. O. Ty, no wyjebie się zaraz, no. No, jak mnie uderzył, jak mnie nie uderzył. I czemu nie było dźwięku, że mnie uderzył w ogóle. Pierdolę wam, stare, wiecie. Kurwa. Jestem wieźmo, jebca mama stare. Na dziurę walę. A. Ała. Dobra, dobitka. Styk. No chodź. Jeden jest, to jest. Dobrze, jak czterech na tych koniach zadupcało, tragedia. Macie coś chociaż fajnego, oprócz kubków, kurwa, i brzytew, i sznurków? No niestety. Lecimy dalej, chodź, no płotkęs. Ruszę. Dobra. Odnajdź skłonniki z zaginionego transportu, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Dobrze, że napisali, bo w innym wypadku nie skorzystałbym z wiedźmińskich zmysłów. Dobra. Już byliśmy kiedyś. Proszę mnie nie atakować, dobra? Ty, no baba wodna, zostaw. Ty kurwo jebana, no. Ale fajnie. Śmiesznie gada ta baba wodna. Możemy ją podpalić. O kurwa, ale mi zajebała. Bo ona jest mało odporna. A, bo ja ją bronią stalową napierdalam. Jest srebrna. Ona jest mało odporna na... One w ogóle, te wodne stworzenia są mało odporne na ogień, więc... To z drugiej strony Quen jest bardzo przydatny. Kurwa macie, nie wiem, w sumie. Dobra, używajmy tego Quen, bo to... Ratuje dupę jednak. Kurczę, no. Mocne te potwory, Cios u nich będzie trzeba robić. To też nie zawsze działa. To jest najlepsza taktyka na potwory, tylko kurewsko wolna. I słabo się bije potwory, które lubią uciekać. Ale cios u nich jest mocną taktyką.
Tylko nie na za bardzo mobilne potwory. Dobra. Serce potwora, gdzie tu gdzieś to był sprzęcior? Gdzieś go widziałem chyba, nie? To było to? Nie, chyba. Ej, ślad się urywa. To to? Nie, to jakieś listki. A, już znał? Nie. A, w tą stronę, dobra. Ale kurwa, zboczył z trasy. Dobra, pokaz. A, to satelity. Dawaj sprzed, może niósł coś. Na wałach musiał nieść coś fajnego, no. Twórcy by gry by no nas tak. Nie zostawili, jadący tak. Samotnie przez Walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Telka wody? Pomniejszy glif? Taki syf? Jedna paczka się zachowała, ale nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe, czy jest to Kairan. O, leży tam. Może przy sobie coś miał. Kurwa. No to skalowanie potworów jest przejebane, bo każdy gnilec będzie tak naprawdę mógł nas pokonać. A co jest przede mną po prawej stronie? A byłem tam, to byli ludzie w opałach, tak. I czyściłem całą tą wioseczkę. Dobra. Masz coś przy sobie? Schował się i czekał na pomoc. Nie nadeszła, jak to w Velen. List zaginionego kupca. Walker, Walker, Walker? Chłopie, ubiliśmy interes życia. Nie dość, że wyczyściliśmy cały magazyn. Jeszcze z potrójnym przebiciem. Piętka chce wszystko. Wina z Bukler, białe, czerwone i różowe. Mięso katoblefasa. Piklowana wołowina, pieprz, cynamon, goździki. No wszystko, chłopie. Jedyny haczyk jest taki, że towar trzeba zawieźć do Velen, do wsi pod Gaję. A, wiem, to niebezpieczne, wojna i w ogóle, ale pomyśl o pieniądzach. Załatwiłem już lewy glejt, z którym przejedziesz przez Pontar, a potem rzut kamieniem. Dasz radę, Klaus, dzielimy się 50-50. Toście się, kurwa, podzielili? No, ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No, ale kto ryzykuje, czasem też szampana też nie pije. Jak ten ziomuś tu po prawo. On raczej szampana nie wypił. To najwyżej mógł skubnąć białe z Bokleu. Mam nadzieję, że tak się wymawia to. Bokleu? Bokleu? Chyba ta, chyba Brokleu. Bokler? Bokler? A jakieś kurwa tak. Dobra, już wszystko wykonałem, mogę już jechać w pizdu, czy jeszcze co chcesz ode mnie, samico? Ktoś czuje, że ona chce jeszcze, ale tym razem to nie będzie. Standardowe zadanie. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Całe 3 minuty mnie nie było. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Zerikanii i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. Może innym razem. Zaintrygowałeś mnie. Dobra. Zaczekam. To sio na dwór. Dobra. Będziesz się przebierać? Potem. Ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Po tylu tutaj załatwionych dla niej sprawach mnie jeszcze wypierdaliła z chaty. Wypierdalała z chaty. Tragedia. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie i nie przerywaj. Bykanek Wynkefil. A co z trzecią? Co się stało z trzecią myszką? Zaklęcie ma 66,6% szans powodzenia, więc zawsze biorę jedną więcej. Tak na wszelki wypadek. To gdzie ona? Kaira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę.
księżniczkę Cendrillę ze Żarzeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Błagam, ani słowa więcej o Zeuglach. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca? Oczywiście, droga pani, upierdolony od krwi, dopiero co zabitych tych utopców. Jestem wiedźminem, nie żigolakiem. Pochlebiesz sobie. Nie chcę gzić się z tobą po krzakach, tylko miło spędzić czas. Ale jak nie... Ale to była obca odmowy? Nie, no niech będzie. No dobra, niech będzie. Czuję się zaszczycona. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie, zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. No dobra. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Spoko, co mi tam... W co mi ubierzesz Gerwarda? O kurwa! A myślałem, że to moje. Nie za skromny? Sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam szatynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No, to w drogę. Czeka na nas kolacja. A ostatni zmywa. O, ten sam strój chyba, co mieliśmy na tego. Na audiencji. O kurwa, ale zapierdalasz. Ty, to miała być miła przejażdżka, nie? A ścigaj się z Keirą. Dobra, na skróty, kurwa. Nie, jak ona chce się ścigać, to już masz przejebane, ty. Tak łatwo to nie będzie. Ale kurwa, miłe miejsce, ty. Na randkę lecimy, a tam chłopy trup przy okazji. Piątkę mogę zbić wisielcem. Dobra, tu nie ma ogólnie checkpointów, więc może byśmy pierdoleni na skróty. O, przyblokujemy samicę. Dobra. W ogóle mogę zobaczyć na mapie, gdzie lecimy? Mogę, już niedaleko, kurwa. Dobra, płotkens! Na skróty, jebać! Nie! Coś tu jest. Wykrzyknik jest. Gdzie ten artefakt od Keiry? Tak, nie teraz. Artefakt od Keiry? Dobra, będę pamiętał. Wow. Ale się zadziały dyby. Teraz tam wrócimy, mam nadzieję. Bardziej mnie interesuje tamto, co się działo, jakiś artefakt. Byłbyś świetnym Jokajem. Wykrzyknik. Gdybym był pół metra niższy i dwa pół lżejszy. No tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych... Ale bym sianko wygrywał na koniach. No to co, widzowie? Chyba trzeba tak zrobić. Tak. Wołowina w cynamonie i goździkach, pieczony kapłon z szalotkami. Warto było się pofatygować. Polać ci białego, czy... Czerwone wytrawne. Tylko niech wpierw poddycha. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. Mniej więcej. No, dość gadania o suchym pysku. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz, tuzin ja i tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuję. Tak, jak moja winta będzie odkuwane normalnie. Coś świętujemy? Zaciekawiłaś mnie. Coś świętujemy? Tak, powrót do żywy. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetna. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. No nic nie spaliłem sobie. Nie zniszczyłem tej pracowni, jeśli o to pytasz. Nie widziałem powodu. Gdyby wyniki badań Aleksandra wpadły w nieodpowiednie ręce...
Z drugiej strony pomnica ma złą sławę, nikt się tam nie zapuszcza. A może nie ma się czym martwić. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. O, romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń nie jedno ma imię. To jak? No jak nie jak tak, no. Twoja bajka, twoje zasady. Wyciągaj chuja. Tak? Gejra. To zamknij oczy. Policz do 10. Raz, kurwa, szybko pójdzie, dwa, widzę. Trzy. Tylko do 10? Cztery. To jak ja w prawdziwym życiu. O, ale Gerwar tylko 4, dobra. Gejra? Chcesz się bawić w chowanego? Kurwa, jestem wiedźmanem. Dawaj mnie tu wskazówkę. Za wonią. Woń spoconych jaj. Szkoda. W butach akurat mogła zostać. Mam nadzieję, że ktoś naprawdę oglądał poprzednie odcinki, że wie, dlaczego mówię o tym żarcie. Gdzie ten kopciuszek? Tak nie, to trochę dziwnie to wygląda, jak ja takie rzeczy mówię. O, ciekawe gdzie jest. Znalazłeś mnie. Gratuluję. Na bug jest mod, mogę, który dodaje normalnie Dickensona. Nic przy sobie. Mogę go wgrać dla jaj, ale byście się kurwa zdziwili. Dobra, nie psuję już klimatu. Nie psuję klimatu. Wiesz, jak mówią na te konstelacje w Zarikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Egwane Nafr. Gejra, gdzie... Uśpiła mnie zaklęciem. Znaczy coś knuje. Jeszcze kontynuacja z Keirą? Wieża na kłumnicy. A ona tam po... Kurwa, ona tam jest. Ty, no to wypadałoby się tam udać. Do tej wieży. Zobaczyć, co tam się... Dla dobra nauki jest misja. Ustal, co Keira robi w wieży. Jadź się dupca. No ale to już będziemy robić w następnym odcinku, słuchajcie. Nie wiem, czy nie wgrać tego moda na te lepsze oświetlenie. Chociaż no, nie jest najgorsze, aczkolwiek mogłoby być lepsze. Możemy w sumie spróbować z tym oświetleniem, ja się chwilę pobawię, wszystko dla widza zrobię. A wy możecie zostawić lajka, komentarz, suba. W następnym odcinku nadal zajmiemy się misjami pobocznymi, czyli tutaj jakieś zadanie jest. Tutaj jest zadanie dla dobra nauki, wszystko misje poboczne. No i pewnie już w następnym zajmiemy się już misjami głównymi, chociaż dla mnie misje poboczne są na tyle ciekawe, że no wykonam je zapewne wszystkie jakie mogę i wszystkie jakieś zlecenia, bo każde zlecenie ma jakiś osobny, ciekawy opis zazwyczaj. Tylko pytajniki są zazwyczaj jakimiś ukrytymi skarbami i tak dalej, ale jeśli chodzi o zlecenie i tak dalej, to masz cały opis, całą historię, jakieś listy, nie listy, więc można się naprawdę fajnie bawić, można fajnie poznawać świat Wiedźmina. Tym ładnym scenerią, z tym pięknym drzewem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie jeszcze raz. Jeszcze raz możecie wpaść na moje socjale i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Jebalu.